Cześć! Siemanko! Witajcie w kolejnym odcinku DK Expert. W niektórych województwach ferie się już skończyły. A w innych dopiero rozpoczyna się zabawa na śniegu. Wiemy, że wielu z Was chce pośmigać na stoku i sprawdzić się w białym szaleństwie. Jeśli interesuje Cię jazda na nartach, kliknij tutaj. Albo tutaj. Natomiast jeżeli chcesz zacząć przygodę ze snowboardem, ten film jest właśnie dla Ciebie. Jeżeli znajdujesz się na płaskim terenie, zacznij od wpięcia przedniej nogi w wiązanie, następnie przenieś ciężar ciała na tę nogę i utrzymaj na niej równowagę. Potem wepnij w wiązanie nogę tylną. Natomiast na nieco bardziej stromym podłożu, najlepiej z wcześniej wpiętą przednią nogą usiąść tyłem do stoku, wbić tylną krawędź w śnieg i zapiąć wolną nogę. Ustaw deskę prostopadle do linii spadku stoku, wbij krawędź tylną w śnieg i uginając kolana przesuń ciało nad deskę. Dalej wykonaj zamach tułowiem i odepchnij się przednią ręką od śniegu. Przejdź do klęku obu nóż, ustaw deskę prostopadle do linii spadku stoku i podpierając się rękoma jak najbliżej kolan, oderwij nogi od śniegu, a następnie wstań prostując kolana. Deskę ustaw prostopadle do kierunku poruszania się, przenieś ciężar ciała na nogę wykroczną i wykonuj pracę nóg i rąk jak podczas zwykłego chodu. Deskę ustaw płasko, dziobem w kierunku poruszania się, postaw nogę wolną obok deski na wysokości przedniego wiązania. Odepchnij się nogą wolną od śniegu, ruchem podobnym do jazdy na hulajnodze. Przy obu wpiętych nogach ustaw deskę prostopadle do kierunku poruszania się, przenieś ciężar ciała na krawędź przednią i wykonaj skok w przód wspomagany zamachem rąk w celu amortyzacji ugni kolana. Pozycja podstawowa to najbardziej anatomicznie naturalna pozycja ciała na desce. Ugnij kolana, lekko je rozszerz, ręce rozstaw na szerokość barków, a głowę zwróć w kierunku jazdy. Ześlizg prosty i skośny to proste i bezpieczne sposoby poruszania się w dół stoku na krawędzi przedniej lub tylnej. Ustaw deskę prostopadle do linii spadku stoku, zmniejsz nacisk na krawędź dostokową i utrzymuj pozycję podstawową. Następnie kontroluj prędkość ześlizgu poprzez krawędziowanie, czyli dociskanie krawędzi palcami lub piętami. Ustaw deskę prostopadle do linii spadku stoku, utrzymuj większy ciężar na jednej z nóg i prowadź deskę ze ślizgiem pod wybranym kątem do linii spadku stoku w kierunku obciążonego końca deski. Pamiętaj, gdy jedziesz twarzą zwróconą w stronę stoku, obracaj się przez przednie ramię, by kontrolować sytuację na stoku i nie doprowadzić do wypadku. Dziękujemy za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mamy nadzieję, że pomoże on wielu osobom. Pamiętajcie, że na początku zawsze jest ciężko. Jednak efekty ciężkiej pracy są zawsze przyjemne. Napiszcie w komentarzu, o czym według Was powinien być następny odcinek. Pamiętajcie o lajkach i o subskrypcji. Siemanko, cześć! Hej! Pa!